Biblioteka Kórnicka to miejsce wyjątkowe. Założył ją w pierwszej połowie XIX wieku hrabia Tytus Działeński, który w czasach zaborów, kiedy Polski nie było na mapie świata, postanowił ratować wszystko to, co stanowiło tą najcenniejszą kolekcję mówiącą o historii jego, naszego kraju. Kolekcjonował tak naprawdę wszystko od rękopisów poprzez stare druki, mapy, stare ryciny czy muzealia, które wówczas określano mianem starożytności. Dzięki jego jakby działalności udało się to wszystko zachować dla kolejnych pokoleń. Taki zresztą był cel samego hrabiego Tytusa Działańskiego. Jakby poprzez tę kolekcję chciał opowiedzieć historię naszego kraju, ale także zachować dla kolejnych następnych pokoleń, następnych rodów, czy po prostu dla nas. Właśnie dzięki jego działalności w bibliotece, która powstała tutaj w Zamku Kórnickim w 1826 roku i później powstałe muzeum, możemy zobaczyć, podziwiać najcenniejsze zbiory. Między innymi mamy książki takich pisarzy jak Jan Kochanowski czy Mikołaj Rej, albo też rękopisy pisane ręką samego Adama Mickiewicza czy Juliusza Słupackiego, albo chociażby autograf i fragment zapisu notowego Fryderyka Chopina. Przechadzając się z kolei po zamkowych pomieszczeniach, możemy podziwiać przepiękną rezydencję XIX-wiecznego arystokraty, a także oglądać niezwykle cenną kolekcję obrazów, mebli czy chociażby instrumentów muzycznych. Tak naprawdę, spacerując po zamkowych wnętrzach, mamy wrażenie, jakby właściciele zamku chwilę przed nami odeszli od stołu, czy jakby chwilę temu siedzieli na tej kanapie i spędzali swój czas wolny. Zapraszamy Was na niezwykłą wyprawę po tych zamkowych wnętrzach. Zajrzymy do starych magazynów z przepięknymi rękopisami czy starodrukami. Spróbujemy także przenieść się i podejrzeć ten świat zamkowy i to, jak wyglądało w nim życie prawie 150 lat temu. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym z dawnego zwyczaju, jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z Wiciń bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nią, bo kawiarka z rana, przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnię i sama lekko świeży na biału kwiat garnie. Do każdej filiżanki w osobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać w osobny kożuszek. Kawa swoją popularność w takiej formie, w jakiej znamy ją dzisiaj, w Europie zyskała dopiero w wieku XV i XVI i to nie we wszystkich krajach jednocześnie. Bo na przykład we Francji to był dopiero wiek XVII i to dopiero w drugiej połowie Francuzi poznali ten trunek, kiedy to poseł turecki w Paryżu, Mustafa Pasza, urządził przyjęcie. No i właśnie po tym przyjęciu Francuzi rozkochali się właśnie w tym napoju, a pierwsza kawiarenka, z których dziś słynie Paryż, została tam założona dopiero w 1671 roku. I właśnie wtedy, kiedy w Paryżu zakładano pierwszą kawiarnię, to na przykład w Anglii takich właściwie kaffeehouse'ów, bo tak nazywano kawiarnie wtedy, w tamtych czasach, to w Anglii takich kaffeehouse'ów istniało już około 3000. To jest naprawdę spora różnica. W Polsce zaczęliśmy pijać kawę dopiero w wieku XVIII. I tak, pierwsze kawiarnie nie zaczęły oczywiście powstawać w stolicy, która wiodła prym w różnych modach, także i w tej. I to jest pierwsza połowa XVIII wieku. Natomiast w Poznaniu pierwsza kawiarnia została założona pod koniec tego stulecia. W wieku XIX kawiarnie stawały się już coraz popularniejsze. Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że na przykład we Wiedniu, który zresztą też dzisiaj uchodzi za jedną stolic pijania kawy, kawiarnię pierwszą założył Jerzy Franciszek Kulczycki, Polak,
w 1683 roku, tuż po Wiktorii Wiedeńskiej, a historia tego jest dosyć ciekawa, bo ów właśnie Polak, Jerzy Franciszek Kulczycki, to była niezwykle barwna postać. Żołnierz w służbie króla Jana III Sobieskiego, dyplomata. Co ciekawe, ukraińska historiografia uważa, że był kozakiem i Ukraińcem. W Polsce uważamy go za naszego rodaka, natomiast w Serbii uważają go za Serba. Już to samo wskazuje, że był to człowiek niepozbawiony fantazji. Co więcej, właśnie po Wiktorii Wiedeńskiej został okrzyknięty w Wiedniu bohaterem, ponieważ to właśnie on, kiedy wojska tureckie oblegały Wiedeń, on w przebraniu żołnierza tureckiego przeszedł przez obozy wroga, podśpiewując sobie tureckie piosenki, dotarł do wojsk księcia Karola V Leopolda, uzyskał informację, że już nadciąga pomoc i z tą informacją wrócił do obleganego Wiednia. I to było po prostu objawienie, ponieważ ci, którzy byli oblegani, byli już gotowi się poddać wojskom tureckim i on właśnie tę sytuację uratował. W nagrodę po tym wydarzeniu cesarz austriacki pozwolił mu wybrać dowolną nagrodę spośród tego, co pozostało po Turkach. I co wybrał Jerzy Franciszek Kulczycki? Nie drogocenne przedmioty, konie czy cokolwiek, ale 300 worków ziaren. Wszyscy myśleli, że to jest pasza dla wielbłądów, a to były ziarna kawy. Znał Turcję wcześniej, mówił po turecku. Zresztą został po tej Wiktorii Wiedeńskiej obwołany naczelnym tłumaczem języka tureckiego. No i właśnie mając to uposażenie w postaci tych 300 worków kawy, założył w Wiedniu pierwszą kawiarnię. Wprawdzie historycy troszeczkę teraz spierają się, czy pierwszy był ktoś inny, czy też właśnie Kulczycki. Niemniej ta kawiarnia rzeczywiście tam istniała, a co ciekawe, tę kawę Kulczycki serwował w stroju tureckim, rozdając do tego ciasteczka w kształcie półksiężyców. W XIX wieku kawa zyskuje już pełną popularność w polskich dworach, zamkach i pałacach. W zasadzie jest już w powszechnym użytku. No i dowiadujemy się o tym z naszych bezcennych materiałów. Znowuż zaglądamy do inwentarzy Kórnickiego Zamku oraz Poznańskiego Pałacu Działyńskich. W Bibliotece Kórnickiej zachowało się mnóstwo artefaktów związanych w ogóle z kulturą picia kawy i już to też dowodzi popularności tego trunku, no i też jaką kawa sama w sobie miała rangę. Zajrzyjmy do inwentarza hrabiny Celestyny Gryzeldy z Zamojskich Działyńskiej, żony twórcy Biblioteki Kórnickiej. No i tak jak w każdym inwentarzu mamy spis kupowanych produktów. Kolejna rubryka to kuchnia, czyli produkty kupowane do kuchni, do garderoby, różne oraz wyszczególniona rubryka na kawiarnię. W prawie każdym szanującym się dworze lub pałacu istniało pomieszczenie nazywane kawiarnią. To nie była oczywiście kawiarnia w takiej formie, w jakiej znamy ją dzisiaj. Było to pomieszczenie, w którym właśnie przygotowywano kawę. Żeby było ciekawiej, mamy tutaj kolejny spis, to jest akurat spis mebli i pościeli w Pałacu Poznańskim, w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku. I właśnie tam istniało pomieszczenie o nazwie kawiarnia. Mamy tutaj spis przedmiotów, które tam się znajdowały. Stół prosty z szufladką, a jakże stolik, szafa, krzesło zwyczajne, ławki. Niestety akurat tutaj nie odnotowano, w czym tę kawę parzono. Czy był to rodzaj kawiarki, czy tygielka. Niemniej w naszych zbiorach muzealnych zachował się przedmiot właśnie tego typu. Wiemy, że jest to kawiarka. Czytając o sposobach parzenia kawy w dawnych kawiarkach,
wiemy, że wyglądało to mniej więcej tak. Sama zasada parzenia była bardzo zbliżona do tego, jak dzisiaj parzymy kawę we współczesnych kawiarkach, lecz odbywało się to nieco inaczej. Musiało być siteczko, takie jak tutaj. Wiemy na pewno, że ta kawiarka nigdy nie była używana. Nie ma żadnych śladów od gotowania, żadnych śladów ognia. Natomiast mamy siteczko. Tutaj należało nasypać kawę, przykryć drugim siteczkiem. W różnych instrukcjach parzenia kawy podaje się też, że powinno się to nakryć specjalną flanelką lub kawałkiem jedwabiu, przydusić. Do tego pojemnika dolnego lało się wodę. Następnie, no to niestety jest prototyp, najprawdopodobniej prototyp kawiarki, którą ktoś próbował zrobić tutaj własnym sumptem, być może tu w gospodarstwie kurnickim. Następnie należało nałożyć siteczko na naczynie z wodą, przykryć częścią, z której potem, która później będzie odwrócona, odwrócić, zagotować i kawa była gotowa do spożycia. No niestety ten prototyp nie jest tak idealny, jak być powinien, niemniej też wskazuje na to, jakie zainteresowanie po prostu ten temat wzbudzał tutaj w gospodarstwie. Żeby było ciekawiej, zachowały się też takie listy. To jest akurat spis XVIII-wieczny, sreber, które były w użytkowaniu przez Augustyna Działyńskiego i jego małżonkę Annę z Radomickich Działyńską. To była babka Tytusa Działyńskiego, założyciela biblioteki. No i tu mamy taki bardzo ciekawy właśnie spis. Nie tylko kawa, ale również herbata. Mamy tutaj akcesoria do parzenia kawy, do parzenia herbaty oraz do przygotowywania czekolady. To tak troszeczkę z boku, ale no kawa i czekolada to jest, myślę, dobre połączenie. A żeby było ciekawiej, tu mamy taką publikację z początku XIX wieku. Przetłumaczę tak luźno z francuskiego kilka słów na temat przygotowywania czekolady oraz esej o sposobach przygotowania perfekcyjnej kawy. Proszę, można sobie zerknąć. 1836 rok, czyli mamy zestawy do serwowania czekolady i do tego jeszcze instrukcja, jak tą czekoladę przygotować. W naszych zbiorach zachowała się jeszcze też ciekawa rzecz, mianowicie opisanie sposobu należytego zażywania kawy tureckiej, rok 1769, spisany przez Tadeusza Krusińskiego. No i tutaj mamy właśnie nie tylko sposoby serwowania, ale także takie porady, na jakie problemy zdrowotne kawa mogła posłużyć oraz w jakich proporcjach ją serwować na poszczególne problemy związane oczywiście z układem trawiennym. Dodatkowa rzecz, również ciekawa, zachowana w zbiorach kurnickich, to jest również wiek XVIII, deklaracja Jego Królewskiej Mości względem konsumpcji kawy w kraju. Już tłumaczę, w czym rzecz. Chodzi o to, że jakby nie patrzeć, był to towar dosyć deficytowy. Różni ludzie próbowali dokonywać różnych nadużyć w związku z handlem z kawą, do tego stopnia, że rzecz wymagała regulacji prawnych. No i to jest właśnie jedna z takich regulacji, która została wydana przez króla w celu właśnie uporządkowania spraw związanych z handlem z kawą. Na koniec pokażę jeszcze rzecz, która będzie pewnie szczególnie interesować kurniczan, mianowicie to są takie pozornie mało ciekawe rachunki dotyczące domu przemysłowego, który na początku XX wieku znajdował się w Kurniku przy rynku, przy placu Niepodległości. I tu są rachunki właśnie wystawiane
dla kawiarni. Właśnie w tym budynku, w domu przemysłowym, znajdowała się kawiarnia. Jedna z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwsza, tutaj właśnie w miasteczku. Zachował się rozunek techniczny tego domu przemysłowego, łącznie z planem, jak wyglądały wnętrza. Myślę, że dla każdego amatora kawy, nie tylko skórnika, rzecz to będzie bardzo ciekawa. Dziękuję bardzo.